witam Was w następnym vlogu. Przyjechaliśmy dzisiaj na Pet Farm, bo dzisiaj zaczęła się przerwa halloweenowa dla Antosia w szkole i Antek ma tydzień wolnego, więc przyjechaliśmy sobie rano na Pet Farm. Już stąd kręciliśmy vloga, mamo, co nie? Aha, piękna pogoda. Tak, bardzo. Patrzcie, tak, jakie fajne autko tu stoi. Czy to jest autko, czy to jest jak na auto. Zasadzie z jakiegoś skuterka, motorka? Nie wiem, jakie to ma, auto. Co to ma za silnik. Myśleliśmy najpierw, że to jest takie dwuosobowe malutkie, ale to jest tylko ma jedno miejsce, ale fajnie wygląda. Renault albo Honda. Honda? Nie, Renault jest, Marta, zobacz. Renault, sorry. Czyli znaczek ma Renault, a tu takie piękne psisko. Ale ładnie, jeszcze dziś drugi był. Także zaraz Wam coś ze środka postaram się nagrać. Do zobaczenia. Ja z środka na Halloween. Ma głowę dynki, a ciało kościa trupa. Fajnie to wygląda. Tutaj są też takie ładne obrazeczki na ścianach. Także wszyscy gotowi na Halloween. Teraz na Pet Farm na dwór, ale jest tak zimno. Jest niby słoneczko, jest takie mroźne powietrze. Ponoć słyszałam, że w weekend ma śnieg padać. Coś nie jestem do tego przekonana, bo wydaje mi się, że będzie to śnieg z deszczem, ale Irlandczycy mówią, że śnieg. Więc nie wiem, czego mamy się spodziewać. No ale jest trochę zimno, także myślę, że coś będzie na pewno padać. Nie wiem, czy śnieg, czy deszcz, to się okaże, zobaczymy. Chcieliśmy wyjść na dwór, ale co jest, Antoś? Deszczyk i tęcza. Nie wiem, czy ją zobaczycie tu gdzieś, ale jest tęcza. Antoś właśnie zwiał po liście. Jesień! Czekamy, aż przestanie padać. Jesień z zimą. Jesień z zimą, no jest tak zimno, więc mówiłam, że będzie coś w weekend padać i jest to deszcz. Jeszcze śnieg nie padał, co nie? Ojej, ale duże krople zaczęły padać. Jak my wyjdziemy? Antek za długo zwlekał z ubraniem kurtki, dlatego zaczęło padać. Także czekamy, aż przestanie padać. Jak przestanie, to wyjdziemy. A tam jest tęcza. Tęcza, wiem, pokazywała. A, już zniknęła. Mam zdjęcie, to jak coś to wstawię do filmu, okej? Okay? Także czekamy. Na razie leje. Także tak. Cześć Wam wszystkim. Mamy już dzisiaj niedzielę wieczór. Jak widzicie, się już wykąpałam, a jest dopiero po 8. Zawsze tak wcześnie nie kąpię, ale dzisiaj w całym mieście zabrakło prądu wieczorem. Marta była w pracy, to ją wysłali do domu, bo nie było prądu i przy okazji też niskie ciśnienie wody. Znaczy nasze osiedle było jedynym osiedlem w naszej miejscowości, na którym był prąd. Ale małe ciśnienie wody było, więc szybko wskoczyłam pod prysznic, żeby się wykąpać. Teraz Antek idzie się kąpać. No i chciałam Was tak zupdate'ować o mojej sprawie z linią lotniczą, co i jak. Więc wylatuję już w następną niedzielę i nie lecę prosto na kurs, czyli do Niemiec, tam gdzie będzie mój kurs. Tylko dali nam, będzie 7 osób leciało z Dublina i dali nam najpierw bilet na Teneryfę. Lecimy rano o 7:55 bodajże z Dublina na Teneryfę. Lot trwa 4 godziny 25 minut chyba. I potem z Teneryfy mamy samolot o 17:55 chyba. I będziemy w Niemczech dopiero przed północą. Więc dali nam lot z przesiadką. Nie jestem pewna dlaczego, ale zaglądałam na ich stronę i nie mają w ogóle lotów do końca roku już. Nie wiem, może dlatego, że strajki są cały czas, nie mam pojęcia. Więc mam pierwszy taki mój lot w życiu z przesiadką i cała podróż będzie trwała około 9 godzin, więc będzie to na pewno męczące. Będę tam w poniedziałek, już będę miała jeszcze czas, żeby chyba okolice zobaczyć i tak dalej, bo kurs dopiero zaczęłam we wtorek i zaczęłam tutaj już dzisiaj torby wyciągać ze strychu. To są dwie torby, które prawdopodobnie biorę, bo mogę jako pracownik, no jeszcze nie jestem pracownikiem, ale już jako traktujmy jako pracownik i mogę wziąć więcej bagaży, no ponieważ się przeprowadzam i tak dalej. Także zaczęłam się dzisiaj pakować i jeszcze pojechaliśmy dzisiaj do sklepu, bo
robię te moje studia przez internet, no i tam w Niemczech będę musiała jakoś kontynuować i nie miałam swojego laptopa. Dzisiaj pojechaliśmy, kupiłam fioletowego HP-ka. Miał być niebieski, ale nie było niebieskiego niestety, więc jest piękny fioletowy. Właśnie go ładuję. Ściągnęłam program do montowania filmów i zobaczymy, czy coś uda mi się zmontować. Trochę jakość jest zła tam właśnie, jak patrzę teraz i nie wiem, czy uda mi się coś zmontować. No jeżeli tak, to będę tutaj montować na komputerze, jeżeli nie, to będę dalej montować na telefonie. Także z góry przepraszam Was jeszcze za światło, bo tutaj mam tylko lampkę i tam światełka, więc jest dosyć słabe światło. Także chciałam Wam tylko powiedzieć o tym, co dzisiaj robiliśmy i jak tam z linią lotniczą. Jutro jedziemy znowu na trampoliny. Tak nam się spodobało, że jedziemy ostatni raz ze mną, jedziemy na trampoliny. Jutro jest w Irlandii święto, bank holiday i wszystko, no prawie wszystko oprócz takich właśnie trampolin czy coś jest otwarte, a tak to jest wszystko zamknięte, także każdy z nas ma jutro wolne i jedziemy na te trampoliny, bo było naprawdę super. Także i jeszcze coś nagram z tego, także nie będę dodawać tego filmu właśnie dzisiaj w niedzielę, jak to zazwyczaj robię, tylko już jutro wieczorem, czyli w poniedziałek wieczorem. Także to by było chyba na tyle. Jak mi się coś przypomni, to jeszcze do Was się odezwę. Także spodziewajcie się jakiegoś króciutkiego materiału jutro z trampolinek, bo już mieliście materiał. Może coś trochę dłuższego nagram, bo tamto nie było takie za długie. Także do jutra. Bawimy się w detektywów dzisiaj od rana, bo gdzieś tu krążył... Przyjechaliśmy w pizamach! Helikopter i szukamy go, bo nie wiemy, na którym boisku wylądował. To znaczy teraz już jedziemy w ostatnie miejsce i prawdopodobnie tam wylądował, a takie od rana mamy nieciekawe wieści ale, w naszej malutkiej miejscowości. Wczoraj wieczorem późnym jeszcze światła nie było wczoraj w całej, no, to mówiłam wczoraj. W całym mieście znaleziono jakieś ciało na przystanku i nie wiemy, co się wydarzyło, bo jeszcze za wcześnie na takie informacje. Ale ja bym chciała zobaczyć te ciało. I nie wiemy też, czy ta akcja z helikopterem nie ma właśnie związku z tą sprawą. No. Więc jedziemy na razie zobaczyć, gdzie wylądował helikopter i co się dzieje. Ale nie tak. Ma to... Karolina jest w piżamie, Antoś też, bo nie zdążyli się jeszcze ubrać. Nie, tylko jak zobaczyliśmy... Zaraz to tutaj, tak? Nie, nie, musisz objechać. Musisz wjechać na bibliotekę, wjechać. Aha, okej, dobrze. Kiedyś mieszkaliśmy koło boiska w piłkę nożną i do grania w piłkę. I tam kiedyś wylądował helikopter. Więc my teraz jak słyszymy lądujący helikopter, zawsze jedziemy i patrzymy gdzie. Ale teraz wylądował na innym boisku, nie wiemy czemu na innym. Tu w lewo i tu prosto, tam można jechać, co nie? I teraz on wylądował na boisku do rugby, nie wiemy czemu na tym boisku, ale zaraz to sprawdzimy. Tu nie będzie rugby! Mój kolega będzie się cieszyć. Nie będzie rugby, no. Tam jest gdzie zawrócić? Tak, jest, także jedziemy i zaraz Wam to nakręcę, bo jest ten helikopter tam, bo widziałam go, także do zobaczenia. Popatrzcie tam, przybliżę Wam troszkę, nie, będzie zaraz moja ręka trząsła. Bo potem nie wiadomo, czy będzie jak. To chyba jest, nie wiem, czy widzicie, bo mi się ręka kompletnie, teraz już nie widzicie. To jest policyjny helikopter i mi się wydaje, że to jakaś specjalna, nie wiem, jednostka śledcza. Wrócisz, muszę. Skądś. A więc jesteśmy już na miejscu, zaparkowaliśmy. Ale to głos pokopał pro. Nie wiem, Antosiu. Także tutaj jest helikopter w całej okazałości. Zaraz Wam to przybliżę, jak odwrócę aparat. Nic się na razie nie dzieje. Chyba tam tylko jakaś jedna osoba wysiadła, jakiś, nie wiem, policjant. Nie widzieliśmy wcześniej tego helikoptera nigdzie. Tutaj w okolicy i nie wiemy skąd on jest i tak dalej. Malutki jest, no. Także wydaje nam się, że szukał miejsca do wylądowania, bo zazwyczaj ląduje na tym boisku, co my mieszkaliśmy tam kiedyś, koło nas. Zazwyczaj tam lądowały helikoptery. Tylko, że tam te maszyny to ogromne były. Tak, kiedyś lądował medyczny taki helikopter i transportował chorego i karetka przyjechała wtedy i ten. A tutaj tak jakby nikogo nie był, nikt ten, sam on lądował ten helikopter, wtedy policjant, pamiętam, mu pomagał wylądować. Ale może coś będzie się działo, bo dzisiaj jest bank holiday, wszyscy mają wolne. A, święto, wczoraj mówiłam. Tutaj jest boisko do gry w rugby, może po prostu będzie impreza. Może, a my już, jejku, ręka mi się trzęsie, bo mi zimno, a my już roztrząsamy jakąś sytuację, nie wiadomo jaką. Także już odwracam aparat i Wam pokazuję z bliska helikopter. Tu macie z bliska, nic się tam nie dzieje. Nie wiem, czy ktoś wysiadł, nie, znaczy był ktoś tam, ale czy wsiadł z powrotem, czy nie, nie mam pojęcia, bo
po prostu stoi ten helikopter, a mi się trochę ręka trzęsie, sorry, on jest tak zimno, bo mam tylko kurtkę i koszulkę od piżamy pod spodem, także się cała trzęsę. I nic tutaj się nie dzieje. Zaraz się przejedziemy jeszcze po mieście, zobaczymy. Dzięki Marta, Marta mi kaptur założyła. Także nic się nie dzieje, jakby się coś działo, co z was update'ujemy. Jednak helikopter startuje, nie wiem czemu, co on tutaj robił, czy miał jakiś krótki przystanek, ale odpalił śmigło, jak odjeżdżaliśmy. Jest, startuje. Marta mówi, że chyba się zakopali, bo pan coś tak patrzył. Woda, tak, bo Marta kiedyś tutaj grała w rugby i zawsze woda tam była. Kiedyś Kasiowi ktoś pomachał. Także mieliśmy taki start w poniedziałek. Na szybko ja rozwaliłam całą prawie swoją szafę, bo nie mogłam spodni znaleźć. Mi się zawsze tak ekscytuję, znaczy ja przynajmniej, jak coś ląduje, bo ja bardzo lubię lotnictwo, patrzeć na helikoptery i różnego rodzaju samoloty, także jak gdzieś usłyszę, że coś ląduje, to zawsze muszę być tam pierwsza. Coś znowu leci. Ale to już drugi, też drugi tutaj lata helikopter, ale to jest chyba wojskowy. On jest z Athlon i mi się wydaje, że oni zawsze jakieś ćwiczenia mają. Ale coś... Nie wiem, a może jeszcze jeden będzie gdzieś lądował. Także zostawiłam nawet świeczkę. Tutaj mam wosk z Yankee Candle i świeczkę i on zawsze się dziwnie pali. Mówię, zaraz do nas straż pożarna przyjedzie, bo spalę dom. W międzyczasie sobie oglądałam, zaraz wam pokażę co. Tylko się zaloguję do komputera. Oglądam kanał takiego pana doktora, on jest, urodził się w Rosji, ale żyje w Nowym Jorku z rodziną, nazywa się dr Mike. Tutaj go tu oglądam i on bardzo fajnie odpowiada na różne medyczne pytania. I to jeszcze jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, bo on bardzo dobrze, wyraźnie mówi. I można się dużo nauczyć. Ja dużo słów takich podłapuję i jak się nie rozumiem, to od razu wpisuję w tłumacz i sobie tłumaczę. Także fajny sposób na nauczenie się też angielskiego. Taka wskazówka dla was. A więc dojechaliśmy już do domu, było naprawdę super, zmęczyliśmy się jeszcze chyba bardziej niż ostatnim razem, ale było naprawdę fajnie, więc jak będę odwiedzać Irlandię, to na pewno będziemy tam jeździć. Także co do następnego vloga, nie jestem pewna, bo w niedzielę dolatuję dopiero do Niemiec i muszę się ogarnąć tam z internetem i ze wszystkim. Także nie mam jeszcze pojęcia, kiedy będzie następny vlog. Postaram się coś nagrać, jak będę lecieć na Teneryfę, potem do Niemiec. Postaram się, coś nie obiecuję, bo no nie wiem, jakie warunki będą i tak dalej. No jak już będzie mi się uda coś nagrać, to postaram się, żeby mama tutaj też coś nagrywała w Irlandii. Także zostawię jej kamerę, którą ostatnio dziś odkopałam. I... spróbuję przywrócić ją do użytku, więc jakby co zostawię mamie tą kamerę, jeżeli nie, to jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Także jakiś update będzie na pewno, jeszcze nie jestem pewna kiedy, no ale postaram się wam dać znać do 2 tygodni co i jak i co będzie z dalszymi vlogami. Także na tyle to by było dzisiaj. Nie wiem, czy będę chyba musiała znowu rozdzielić ten filmik na 2 części, bo jest znowu dłuższy chyba niż 15 minut. Więc jeszcze YouTube nie pozwala nam dodawać dłuższych filmów. Nie wiem czemu, czy to ma coś z tymi, z subskrypcjami, nie mam pojęcia. Bo wiem, że niektórzy dodają normalnie dłuższe filmy, więc pewnie rozdzielę go na 2. Także to było na tyle, mam nadzieję, że wam się ten vlog spodobał. No i czekajcie na update jakiś. Do zobaczenia, pa!